Siedziba Starostwa Powiatowego w Gliwicach, to właśnie tutaj w ramach 5. Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego przygotowano konferencję, którą Zarząd Powiatu Gliwickiego zorganizował wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach. Zarząd Powiatu Gliwickiego dostrzegł potrzebę zorganizowania takiego spotkania dla nauczycieli wszystkich szkół powiatu gliwickiego, które byłoby między innymi poświęcone, w jaki sposób przygotowywać młodych ludzi do pracy w XXI wieku. Chcemy, aby nauczyciele, doradcy zawodowi przede wszystkim zapoznali się ze sobą, żebyśmy mogli wskazać, co nasi uczniowie mogą w tych szkołach znaleźć, jakie zawody. Do udziału w konferencji zaproszono m.in. przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który przedstawił barometr zawodów na terenie powiatu gliwickiego oraz wskazał te branże, które najbardziej potrzebują rąk do pracy. Przede wszystkim branża budownictwo. I tutaj różne specjalności, różnych pracowników, od pracowników budowlanych po inżynierów budownictwa potrzebujemy. Potrzebujemy także w transporcie. I tu przede wszystkim mówimy o kierowcach dużych samochodów ciężarowych, tak zwanych tirów, ale także i o magazynierach, ponieważ ta logistyka się tutaj bardzo, bardzo rozwija na tym terenie. Mówimy też o opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje pracowników socjalnych, brakuje opiekunów osób starszych. Pracowników potrzebuje również branża lotnicza, o czym mówił Michał Sikora, starszy koordynator obsługi naziemnej z firmy LS Airport Services. Branża lotnicza bardzo się rozrasta i tak naprawdę poszukujemy w kilku zawodach różnych ludzi o różnych kompetencjach, różnych kwalifikacjach. Dlatego powstał cały projekt LS Akademii, gdzie tak naprawdę możemy scalić w to kilkanaście zawodów. Operatorzy sprzętu, kierowcy, są to ludzie potrzebni do obsługi na przykład pasażerskiej. Naprawdę by można dużo wymieniać. W konferencji wziął również udział przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który mówił o kursach kwalifikacyjnych umożliwiających przebranżowienie i znalezienie zatrudnienia w tych sektorach, które najbardziej cierpią na brak wykwalifikowanej kadry.